Nasi kolejni goście niezwykli, ponieważ byli także tutaj u nas już nieraz, a rozmawiamy o sztuce, rozmawiamy o filmie, rozmawiamy o aktorach, o tym, w jaki sposób się te filmy robi, projektuje, w jaki sposób się pisze scenariusz, jak on jest oparty, na jakich faktach, ale ten film, Johnny, miałem niezwykły zaszczyt także brać w nim udział, ponieważ odgrywaliśmy scenę, która miała miejsce tutaj, na najpiękniejszym festiwalu świata. Kiedy z księdzem Kaczkowskim spotkaliśmy się, niezwykłe spotkanie, a później na planie filmowym przeżyłem coś niesamowitego. A więc jeszcze raz widziałem Dawida w tej roli, jeden do jednego. I to zrobiło niesamowite wrażenie, bo w pewnym momencie już sam byłem w dwóch światach. Dzisiaj o tym filmie będziemy rozmawiali. Zapraszam naszych gości. Jaśmina Marczewska, która będzie prowadziła rozmowę. I tobie wręczam, ponieważ ja do pracy, a wy tutaj. Patryk Galewski, który także będzie opowiadał o filmie. Maciej Kraszewski, zapraszam cię do nas. I Dawid Ogrodnik. Wielkie brawa. Po raz kolejny u nas. Zostawiam was wspaniałą opowieścią. A jeszcze oczywiście, proszę bardzo, Szymon, który podpisze jeszcze gitarę. Dawid, podpisz wiosło, które będzie licytowane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszyscy, którzy tutaj są, składają swoje podpisy. Przepiękna, z bohaterami naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Brawa, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Wspaniale jest was widzieć tutaj tak licznie zebranych. Witam moich gości. Za chwileczkę zaczniemy spotkanie o księdzu Janie Kaczkowskim. Ale zanim zaczniemy, to chcielibyśmy, żebyście coś z nami obejrzeli. Myślę, że Pan Bóg ma na kogokolwiek wyjebane? Może i wybrałem źle, czy to problem, nie wiem co dobre, co złe. Stoję w pobliżu, kurwa, spłacę! Żydni! Na sobie i to mi be. 360 godzin prac społecznych. Jedna skarga i wypad. Nie masz dość kłopotów? Hospicjum bez mojej zgody nie zbudujesz, rozumiesz? Czas. Czas to jest coś najcenniejszego, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Ile czasu? Ale co chcesz mnie zapytać, ile czasu zostało? Tommy! Jedziemy. Na pełnej pezajdzie. Nie zrozumie nas. Co chodzi z tym pionkiem wczoraj? On tam przychodzi na drugą stronę, tak? Ta promocja. Promocja to taka sytuacja, kiedy pion ma możliwość zamienić się w mocniejszą figurę. To nie płakał, nie płakał, nie płakał. Tylko nie mów mi Jasiek albo Janek, by cię zabije. To jak mam mówić? Jestem Jan. A najlepiej, jakbyś mi mówił Johnny. Kochani, dzień dobry, witajcie. Są ze mną wspaniali goście. Pozwólcie, że przedstawię jeszcze raz. Jest ze mną Patryk Galewski, który był przyjacielem księdza Jana i jest pierwowzorem postaci bohatera z filmu Johnny. Jest ze mną Maciek Kraszewski, który napisał ten film, jest scenarzystą. I jest ze mną Dawid Ogrodnik, który stworzył kreację księdza Jana w filmie. Bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać. Widziałam cały film.
Przyznam, że przepłakałam chyba połowę i widzę, że teraz też wszyscy tutaj już chyba mieliśmy łzy w oczach. Miałam zacząć tak trochę filuternie, ale nie wiem, czy mogę, Dawid, bo widzę, że dalej jesteś poruszony. Nie, bo dla ciebie to jest właściwie dzień drugie dobry. ASP, prawda? Tylko, że teraz jesteś jako ty. Zawsze jestem jako ja na ASP. Jak wspominasz te sceny, kiedy kręciliście tutaj z Jurkiem? Takie no, bardzo, myślę, emocjonalnie mocne. Wiesz co, no, z Jurkiem się nie da inaczej niż na pełnej petardzie, więc świadectwo jest tutaj, świadectwo jest w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i chwała mu za to, że zgodził się wziąć udział w naszym filmie i być częścią świadectwa Jana Kaczkowskiego, no, więc... Więc brawa dla Jurka. Brawa dla Jurka, tak. I dla was. Kochani, myślę, że to jest taka postać i to jest taka okazja, że siłą rzeczy troszkę nam wyjdzie rozmowa o życiu i śmierci. Ale mam nadzieję, że to nie będzie smutna rozmowa, bo to byłoby bardzo dalekie od myśli księdza Jana i od tego, co przez całe swoje życie nam pokazywał. I może zaczniemy tak prosto. Jak wspominacie wasze pierwsze spotkanie, wasze pierwsze zetknięcie się z księdzem Janem? I tutaj chyba, Patryk, poprosiłabym ciebie, jeśli możesz. No bo ty pierwsze masz spotkanie z Janem. Historię. Dobrze, ja nie muszę daleko szukać w pamięci. Pierwsze moje spotkanie z Janem, no pamiętam, no mógłbym powiedzieć dość dobrze, ponieważ wracałem z ławki, na której przed chwilą spaliłem trochę trawy, wciągnąłem kreskę i byłem jeszcze na niezłym kacu i wracałem właśnie w kierunku Starego Miasta w Pucku i idąc pod górkę zobaczyłem kulawego księdza. Ja gdzieś tam wiedziałem, kim jest ten ksiądz, że jest to ksiądz Jan Kaczykowski, ponieważ w Pucku zrobiło się dość głośno o księdzu Janie. I no, przechodząc obok, chciałem tam oczywiście gdzieś ulicką śmignąć, bo byłem trochę wstawiony i niezręcznie było mi rozmawiać. No ale Jan mnie zobaczył, mówi Patryk, więc ja podszedłem, taki z głową spuszczony. Jan od razu poczuł, że jestem porobiony. I po prostu zadał mi pytanie, czy mam zamiar przyjść odpracować te godziny do Puckiego Hospicjum, bo inaczej pójdę do pierdla. Więc ja takim wymijającym głosem, tak, proszę księdza, w przyszłym tygodniu będę, na pewno przyjdę, tak. I gdzieś tam no, zupełnie jakoś szczególnie mnie to nie dotknęło, no bo gdzieś tam jakby na ostrej jaździe, na fazie nie myślałem zupełnie o tym, żeby pójść do tego hospicjum, no. W takim układzie. I powiedz mi, na ile ta wasza relacja, która jest w filmie przedstawiona, na ile ona jest bliska tego, co wydarzyło się naprawdę? Bo teraz podpytywałam cię nawet, czy to ty byłeś tutaj rzeczywiście wtedy jeszcze na Woodstocku, prawda, z księdzem Janem i mówisz, że na przykład tutaj inny wolontariusz. Tak, dokładnie, bo jakby postać Patryka no, jest tutaj przedstawiona też z różnych, raczej nie tak, postać Patryka, no, czyli no, mnie, tak jak jest zagrana w filmie, to w 95% wydarzyło się wszystko tak naprawdę, a tak naprawdę w filmie no, nie ma też wszystkich takich rzeczy, które no, wydarzyły się, które tak dość mocno, dotkliwie, głęboko łączyły mnie z Janem, bo było ich naprawdę bardzo sporo. No też gdybym chciał Państwu tutaj nam wszystkim opowiedzieć taką zupełną relację i to, co zrobił dla mnie Jan, to jakim był dla mnie wsparciem, to, że stał się dla mnie tatą, którego tak naprawdę no miałem. Mój biologiczny ojciec był alkoholikiem, więc tutaj Jan pełnił tą ważną dla mnie rolę. Musielibyśmy tutaj w namiocie spędzić dobre co najmniej 2 tygodnie, żeby w takim streszczeniu to Państwu opowiedzieć. Ale mam nadzieję, że w takich szczątkowych tutaj też wypowiedziach będę mógł poopowiadać trochę historii takich, tych no, dotykających mnie szczególnie. Też na to liczymy. Maciek, a jak było u ciebie? Przede wszystkim to Patryk. Patryk opowiada tę historię w filmie. Patryk opowiada też, skorzystam z okazji, w książce, bo również będzie książka. Książka obejmuje właśnie tych kilka wątków, kilka sytuacji, których w filmie nie ma z oczywistych powodów. Patryk opowiada, i zamysł filmu, pierwsza myśl, że może być to film, pojawiła się jeszcze za życia księdza Jana, ponieważ ja księdza znałem w ogóle. Jestem jedną chyba z dwóch osób w ekipie, która
księdza znała, zaprzyjaźniliśmy się, spędziliśmy trochę czasu, rozmawiając na wszystkie możliwe tematy. Wesoło na pełnej petardzie przy czasami bardzo dobrym winku i mięsku, jakże ukochanym przez Jana. Polędwica. Oczywiście. I ja przyjechałem do hospicjum po to, żeby skonsultować sceny do innego scenariusza, które miały miejsce w hospicjum, więc ktoś mi musiał wyjaśnić, jak to działa, jak to wygląda, bo moje wyobrażenia były wzięte w zasadzie z mediów, z jakichś skrawków opowieści. No i ponieważ jestem człowiekiem z Sopotu urodzonym, Jan i jego rodzina również, więc zostałem skontaktowany, skomunikowany, udałem się do Pucka, spotkałem się, no i w zasadzie ja po 5 minutach widziałem, że jest to nieprawdopodobna osobowość, czymś, czego nie można zdefiniować, a co opisuje słowo charyzma. Jan miał niebywałą charyzmę. To coś, co powoduje, że przyciąga uwagę, że się go słucha. A przy tym ogromne poczucie humoru, chyba to nas najbardziej zbliżyło. Natomiast sam film, to, że ja mam historię, pojawiła się za sprawą tego atrakcyjnego obywatela, ponieważ miałem przyjemność występować na pierwszej edycji plebiscytu Okulary księdza Jana Kaczkowskiego w Operze Leśnej w Sopocie. I miałem krótki występ, który ujawniał uzasadnienie przyznania tej nagrody różnym fajnym ludziom. Króciutko zmyłem się. Ciekawostka, tę pierwszą audycję prowadził i był to ostatni występ rozrywkowy niejakiego Szymona Hołowni. Zrobił to społecznie, pojawił się na scenie. No i w pewnym momencie Szymon wprowadza podopiecznego Jana Kaczkowskiego. Bardzo króciutko chodzi Patryk i na scenie zaczyna się eksplozja nuklearna. Ten człowiek mógłby oświetlić co najmniej połowę tego miasteczka. Uśmiech, 10 tematów na sekundę. Takie pozytywne ADHD, powiedziałbym. I sobie myślę, o rany boskie. No, to jest bardzo medialny facet. Pamiętam, że jeszcze miałeś, Patryk, bardzo świecącą, niebieską, taki mundurek, taki garniturek, coś w tym rodzaju. Taki w stylu wczesne Las Vegas. Ale show się zaczął w momencie... Nie przebiję to twoich kombojek, jakie miałeś. Kombojki. Tak, tak. Motocyklowe buty, kowbojki, to mój normalny strój. Dzisiaj się wyłamałem, za co z góry przepraszam osób świadomych, ale to nieistotne. Ważne było to, w moment, kiedy pomyślałem, mam film, nadszedł wtedy, kiedy przerwał ten swój wywód Patryk i nagle wyciągnął rękę w kierunku widowni i powiedział, Janek, chodź tu. Na kilka sekund wszyscy zamarli po prostu. Zrobiło się, Janek. Okazało się, że to wtedy 4-letni synek Patryka, Jan. Oczywiście urodził się już krótko po śmierci księdza Jana Kaczkowskiego. Dlaczego ma na imię Jan, to sprawa oczywista. Ja pomyślałem sobie wtedy, mam historię. Później pojechałem do Patryka, tylko tyle powiem, że no, musiałem uzyskać jego zaufanie. Umówiliśmy się przez telefon, to był czas tej pandemii pierwszego zamknięcia. Siedliśmy na zapleczu, gdzieś w takim wolnym, spokojnym miejscu dużej restauracji, w której szefem kuchni jest Patryk. On jeszcze miał ten swój strój z napisem szef. No i zaczęliśmy rozmawiać. Tak mniej więcej po 15 minutach, Patryk, może po 20 minutach, on mi przerwał, jak te zadanie pytania, tak mi spojrzał w modre oczęta. Powiedział, ty to dowieziesz. Ja to wiem. Ja sobie myślałem, o rany, coś tu z kosmosu chyba przychodzi. Tak było. No i chyba dowiozłem do właściwych ludzi, do tak genialnych ludzi, jak tu obecny Dawid. A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja podobnie zrobiłem, jak zobaczyłem reżysera, jak producent przedstawił mi reżysera i tak spojrzałem na niego, mówię, dobra, on to dowiezie. Daniel Jaroszek jest tu wśród nas, nie wiem, czy się ujawni, ale duże brawa. Pomachaj, Daniel. Hej, nie wstydź się. Ja tu jeszcze przy okazji korzystam, kto ma mikrofon, ten ma władzę, koniecznie chciałem też... Ale jeszcze ci oddamy dzisiaj głos, spokojnie. Ja wiem, ale chciałem jeszcze podać nazwisko Roberta Kijaka, producenta. Wiecie co, to jest rzecz, o której będziemy mówić, natomiast nad tym filmem unosiła się jakaś tajemnicza energia. Każdy z ludzi, który tutaj wywarł wpływ na ten ostateczny kształt, na to, co będziemy podziwiać, na co zapraszamy do kin, każdy ma jakąś prywatną historię, jakiś swój prywatny powód, bardzo ważny, żeby ten film zrobić i żeby to nie był po prostu next job. Żeby to nie był tylko warsztat, ale żeby to było coś osobistego, coś cholernie ważnego. I taka historia, myślę, że to jest na niejedną jeszcze rozmowę.
Na pewno. To skoro, tak jak mówisz, to jest dla każdego taka osobista historia, no to jaki jest twój powód i twoja historia, Dawid, tutaj, że zdecydowałeś się wziąć udział w projekcie? Z różnych powodów. Tych powodów było wiele. Pierwszy z nich to był taki, powiedzmy, czysto branżowy, gdyż filmy, które do tej pory powstawały, pokazywały Kościół, relacje wiara, człowiek, pokazywały od takiej strony, no jak Wojtek Smarzowski i tak dalej, i tak dalej. Więc skoro jest tylu ludzi, którzy postrzegają, bez względu na to, jak postrzegają wiarę, czy nazywają, czy to jest islam, czy to jest jakaś duchowość i tak dalej, no to skoro jest tyle ludzi, to pomyślałem, że istotne by było pokazać to właśnie z takiej duchowej strony, tak? Że skoro wszyscy jakoś próbujemy nawiązać kontakt, czy to z samym sobą, zawierzamy istocie wyższej, to moim marzeniem było zrobić taki właśnie film. I pamiętam, jak dostałem pierwszy telefon, odebrałem i producent mówił, to jeszcze wtedy nie był Robert Kijak, bo to historia tego filmu z moim udziałem to jest jeszcze 4 lata wcześniej. To powiedziałem od razu, zgadzam się, czekałem na ten film bardzo długo, a ponieważ moja droga do poszukiwania kontaktu z Bogiem czy z istotą wyższą wiodła od katolicyzmu poprzez islam, poprzez no właściwie chyba większość wierzeń próbowałem gdzieś tam spenetrować, najmniej chyba judaizm, a na samym końcu po prostu okazało się, że istotny jest człowiek. Na samej drodze doszedłem do siebie samego tak naprawdę. I wydaje mi się, że podobnie jest z wieloma zawodami, które początkowo nastawione są na pokazywanie siebie, tak, na prezentowanie siebie, zaspokajanie swoich, jakby powiedzieć, takich egocentrycznych potrzeb, które są też istotne. Ale gdzieś w tej wędrówce i w tym poszukiwaniu myślę, że na końcu i tak dochodzimy do sedna, jakim jest kontakt z samym sobą. No, i chęć robienia czegoś dla ludzi, już nawet potem nie dla pieniędzy. Ale, no, tego dowodem jest też to, że wy tutaj dzisiaj jesteście, że jest taki Jurek Owsiak, kiedyś był Jan Kaszkowski, że nie zawsze to, że musimy kupić bilet i za niego zapłacić i być. Nie wszystko się opiera tylko i wyłącznie na mamonie i wszystkim, co ona czyni dobrego oczywiście i mniej dobrego. Tak? To jest prawda i w ogóle myślałam o tym, kiedy obejrzałam film, że zastanawiałam się, czy to jest film, który byliby w stanie zrobić ludzie niewierzący. I odpowiedziałam sobie, że tak, bo to jest postać, która oczywiście, ksiądz Jan, która oczywiście wypływa z konkretnej tradycji, z konkretnej religii, ale że to, co tak najbardziej chyba mnie zawsze w nim uderzało, to jest taki bardzo głęboki humanizm i bardzo uniwersalny, więc mam wrażenie, że to był człowiek, który potrafił znaleźć drogę do bardzo różnych postaw życiowych, do bardzo różnych ludzi. Absolutnie, ale ten humanizm nie jest łatwy, on nie jest prosty, to nie jest droga usłana różami. Ja muszę podać jeszcze jeden powód, dla którego zrobiłem ten film. On nie jest... No dobrze, może nie mnie go oceniać, tak? Tylko ja chciałem doświadczyć śmierci. Chciałem się do niej zbliżyć. Chciałem ją w jakiś sposób oswoić, bo ona była dla mnie cholernie trudna. Chciałem z nią poobcować, być jej świadkiem i spróbować zrozumieć siebie, albo zrozumieć bliskiego, albo nabyć pewnych narzędzi, które pomogą mi odprowadzać moich bliskich, ale też pomogą mi po ich odejściu. I w dużej mierze to się udało. Natrafiłem na takie nagrania Jana, kiedy właśnie umiera jakaś bliska osoba i we mnie to wywołało piorunujące wrażenie. Ja pomyślałem, ja chcę tego doświadczyć, chcę poznać siebie w tych sytuacjach i zobaczyć, czy to mnie od Boga oddali, czy to mnie przybliży może bardziej do człowieka jeszcze, czy bardziej do siebie, czy pozwoli mi trochę inaczej spojrzeć na życie. I faktycznie był taki moment, kiedy on ma swoje dwa aspekty, kiedy pojechałem do hospicjum i pracowałem przez parę godzin z ludźmi
powiedzmy że tak powiem, w ostatnim momencie swojego życia. I nagle sobie uświadomiłem, robiąc naprawdę dość banalne rzeczy. Ktoś chciał, żebym mu poszedł do sklepu, przyniósł napój, ktoś chciał pójść ze mną na fajkę, no to siedzieliśmy na fajce. Pewna pani chciała, żebym jej poczytał książkę, no to czytałem jej książkę i tak dalej. I nagle w tej drodze do sklepu i z powrotem nagle sobie uświadomiłem, że w moim takim wewnętrznym poczuciu, w takim moim wewnętrznym ja nagle po 3 godzinach czułem się bardzo spełnionym człowiekiem, jakbym zrobił coś naprawdę ważnego. I tak sobie to przyrównałem do wielu dni, w których ten czas tak naprawdę mija, a my go tak naprawdę nie zauważamy. On mija, nam przelatuje. I to, co dostałem ogromnego od Jana, za co mu stąd, tam bardzo dziękuję, to właśnie to poczucie czasu, jego ważności, istotności, że wszyscy wobec siebie, jak tutaj siedzimy, patrzymy, czy w relacji w domu i tak dalej, że wszyscy mamy coś, czego się nie da kupić, coś, czego się nie da zastąpić tak naprawdę niczym. I to jest właśnie ten czas, który poświęcamy. I to jest coś, to jest coś najcenniejszego, co w ogóle w życiu mamy, czym się możemy dzielić. I ja wróciłem do domu, pamiętam, po tych przygotowaniach. Miałem 2 dni przerwy i uwierzcie mi, usiadłem w kuchni i tak siedziałem 2 dni. Czyli de facto można powiedzieć, że marnowałem czas, ale nie, ja po prostu nie wiedziałem, słuchajcie, co ja mam zrobić ze swoim życiem. Naprawdę nie wiedziałem. Próbowałem jakoś tak te moje myśli, tą plątaninę myśli jakoś rozwiązać. Mówię, dobra, no to pogram na PlayStation, żeby to gdzieś tam odwrócić bieg tych myśli, zająć się czymś banalnym. I za chwilę pomyślałem sobie, ale przecież to jest bez sensu, żebym ja to robił. Czemu ja mam grać na tym PlayStation? I czegokolwiek nie chciałem się podjąć. Po niedługim czasie zrozumiałem, że muszę przeredefiniować swoje poglądy. Muszę się przyjrzeć wielu znaczeniom. Muszę się przyjrzeć nie tylko tym znaczeniom, ale też moralności. Muszę się przyjrzeć mojej etyczności, moim wyborom. Nakreślić cele, żebym ja wiedział, jak chcę, żeby moje życie wyglądało za 5 lat. Żebym wiedział, jak ja chcę, jak ja tą jakość życia, to co Jan nazywał tym quality of life, żeby to słowo jakoś nie było takim przerywnikiem w zdaniu, a jakoś to będzie, cytując Jana, tylko że nie jakoś to będzie, tylko weźmy tą jakość w swoje ręce i nadajmy tej jakości kierunek. I Jan to robił i ja dzięki temu doświadczeniu, że mogłem, co mi jest trudno rozmawiać, bo ja naprawdę mam tyle wspomnień i tyle, i one są, myślałem, że one nie są aż takie świeże, ale ja pamiętam scenę, jak kręciliśmy przy odchodzeniu, kręciliśmy różnych rodzajów odchodzenia, tych takich pięknych odejść, kiedy ktoś odchodzi w spokoju, bo wiem, ma, o której mówisz. Tak, bo, wiem, ma, o której mówisz. Bo ma bliskość osób otaczających go, wsparcie i mądrość tych ludzi, ale kręciliśmy też odejście człowieka, który odchodzi w strachu, w niepokoju, w lęku. I ja, będąc Janem, mając mnóstwo narzędzi, żeby tego człowieka starać się uspokoić, nadać mu tor jego myśli albo przywoływać jego wspomnienia, które w jakiś sposób mogą go ukoić, tak dalej, stosując wszelkie środki, jak gram, to ja zapominam, że to jest scena, że są kamery. Mam tylko cel, mam tą osobę, jestem w emocjach i w potrzebie i tak naprawdę, co najistotniejsze, w intencji, która jest dominująca, czyli w tym momencie chęć pomocy temu człowiekowi. I pamiętam, kiedy on odszedł w końcu, no bo ta scena przecież nie mogła trwać wiecznie, to ja po prostu wyszedłem stamtąd, się z bezradności rozryczałem. I w głowie tylko miałem jedno, żeby ktoś jakoś mi w tej sytuacji pomógł, bo ja po prostu chodziłem po korytarzu, miałem łzy w oczach, mówię, nie byłem w stanie mu pomóc. Nie byłem w stanie... I to było dojmujące. To było bardzo dojmujące dla mnie. I tu od razu powiem, wracajcie spokojnie do domu, bo wczoraj, jak jechałem tutaj, byłem świadkiem śmiertelnego wypadku. I też sobie pomyślałem, no Jan by wyskoczył z samochodu i już by tam był.
też miałem taką refleksję, więc wracajcie przede wszystkim spokojnie, bo życie to jest naprawdę chwila. A propos tego, co mówisz, to jest i tych narzędzi, które mógł dać nam wszystkim ksiądz Jan Kaczkowski, to dla mnie jest taka scena w waszym filmie, oczywiście też będąca cytatem z księdza Jana, która jest absolutnie genialna i jest, dotyczy czegoś, co chyba jest mało oczywiste, o czym się mało mówi współcześnie. Co możesz powiedzieć osobie, która umiera albo która jest umierająca? I że my mamy taki nasz, wydaje nam się, że dobry odruch, żeby powiedzieć, będzie dobrze, dasz sobie radę, no nie? A on mówił, nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że będzie dobrze, bo może nie być dobrze. Chodzi o to, żeby powiedzieć, nieważne jak będzie, nawet jak będzie paskudnie, to ja będę przy tobie. Tak, to jest tak super, naprawdę, to jest tak wspaniałe zdanie. Absolutnie, bo to się tyczy wielu mechanizmów, które człowiek ma w sobie. Tak? To jest to, że my często wolimy wymyślać sobie historię, niż je zderzyć z realnością. Tak? Nie wymyślajmy, tylko pójdźmy zapytać, tak? Jakie są twoje potrzeby, czego potrzebujesz w tej sytuacji. Rozumiem, że sytuacja jest trudna dla ciebie, ale trudna też jest dla nas. Tak? A to, co też mówił Jan ważnego, w takich sytuacjach nie zapominajmy, że są ci ludzie wokół jeszcze. Może teraz będę już trochę janowo mówił, bo jak się wkręcę, to mi się te wszystkie zdania przypomną. Ale tak, nie zapominajmy też o naszych funkcjach społecznych, jakie my pełnimy, że dla kogoś jesteśmy przyjacielem, który wymaga wsparcia, dla kogoś jesteśmy matką, dla kogoś jesteśmy ojcem i te funkcje społeczne, które dzierżymy, jesteśmy za nie odpowiedzialni cały czas. Czy nas coś boli, czy nie boli, czy mamy lepszy humor, czy gorszy i tak dalej. Patryk, wiem, że to trudno, będzie ci odpowiedzieć pewnie na to pytanie, ale tak jak tutaj Dawid mówi, co wyniósł ze zetknięcia z księdzem Janem, co ty byś wymienił, bo jakby w tym przypadku, no to ten jego czas poświęcony tobie i w ogóle cała wasza relacja, no to jest taki niemal już dosłowny tutaj przykład postawienia kogoś na nogi, mogę tak powiedzieć. I co ci dał ksiądz Jan? Gdybyś miał, wiem, że to jest okropne uproszczenie, ale gdybyś miał powiedzieć tak... Na pierwszą myśl to ja może nie będę opowiadał, ja po prostu przetoczę taką sytuację, która trochę zadziała na wyobraźnię i wtedy do tej sytuacji postaram się coś dopowiedzieć, że mam przyjemność w dniu dzisiejszym, z czego jestem szczególnie dumny, być ojcem trójki dzieci, z czego dwóch, to jest dwóch absorbujących chłopaków. Dziękuję. Dwóch absorbujących chłopaków. Najmłodszy ma 3 latka, nazywa się Patryk, tak jak ja. Starszy ma 6 lat, nazywa się Jan, to już tutaj Maciek troszeczkę opowiedział. Córkę 16-letnią, Wiki, także to... I wracając do sytuacji, gdy tak, no Wiki nie, ale Jan i Patryk leżymy po środku i tam czytamy książkę albo słuchamy audiobook i widzę, że tutaj Patryk już zasnął, Jan tak przysypia i mówię mu, szeptam do ucha, Jan, kocham cię, a on takim półśpiącym głosem mówi, ja ciebie też. I właśnie to, no ja może będę płakał, proszę na to nie zwracać uwagi, właśnie to dostałem od Jana, to, że autentycznie potrafię czuć miłość, że autentycznie potrafię definiować słowa kocham cię. Jan był takim człowiekiem, który bezgranicznie, bezapelacyjnie kochał ludzi. Ja takiej miłości się od niego nauczyłem. Za co jestem mu serdecznie wdzięczny, że mogę po prostu to czuć. Takiej miłości, że rozumiem słowa kocham cię. To przechodząc do ciebie, Maćku, też tak od strony filmowo-warsztatowej, bo cała historia Patryka i Jana jest super filmowa, tak jak rozmawialiśmy. Wręcz amerykańska, chciałoby się powiedzieć. Na czym ci zależało? Co najbardziej chciałeś? To jest bardzo bogaty życiorys, mimo że krótki. Bardzo bogata, nie wiem, filozofia. Bardzo bogate całe świadectwa, które idą za księdzem Janem. Na czym szczególnie ci zależało, żeby wybrzmiało w filmie? Przede wszystkim na tym... Zacznijmy od tego, że to jest film o zwycięstwie życia. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek myślał, że to jest film o umieraniu, o nowotworach. Absolutnie nie. To jest film o zwycięstwie życia, miłości. Tego, co przed chwileczką tutaj padło, Dawid powiedział o tym czasie, który mamy. To jest nasz największy skarb. To jest film, który jest na te czasy, na ten moment szalony, wariacki, niebezpieczny historii. To jest paradoks, to jest przypadek. Może nie przypadek, nie wiem, ale to jest właśnie na ten czas, kiedy dostajemy do głowy z każdej strony złe informacje. Wojna, inflacja,
pandemia. W zasadzie non-stop jesteśmy bombardowani negatywnymi bodźcami. One oczywiście występują, ale proporcja jest... No jest to są gargantuiczne ilości złych bodźców. Jan pokazywał, jak żyć dobrze. Nie jako kapłan, on był sam o sobie mówił, jestem z zawodu księdzem, przebieram się za księdza. Dużo żartował, ogromny dystans miał do tego wszystkiego, ale mówił zupełnie poważnie, ubierając to w taki przekaz, że aby żyć na tej pełnej petardzie, trzeba zrobić porządek ze sobą, ale trzeba przede wszystkim pilnować relacji. To było jego posłannictwo. Ja traktuję to pisanie i książki, która jest rozszerzeniem filmu, i filmu jako pewną usługę, którą zrobiłem dla Jana, który w ten sposób będzie dalej działał, dlatego że film pokazuje mechanikę transformacji, zmiany, przemiany, mechanikę czynienia dobra, że jest prostsze niż się wydaje, że to się powinno wydarzyć, że to są proste rzeczy, które nie kosztują. Słuchajcie, tak z mojej bajki nawet mówiąc, jeżeli sztuka jest kiepska, scenariusz jest kiepski, to jeśli go wystawimy w najdroższej scenografii, w La Scali, w Carnegie Hall, gdziekolwiek, to dalej to będzie kiepska historia. Jeżeli historia jest świetna, jest rewelacyjna, to nawet jak zbijemy scenę ze skrzynek po warzywach, to będzie świetna historia. I my to możemy zbudować poprzez ćwiczenie. Jan często to do mięśnia porównywał, że czułość, bliskość trzeba ćwiczyć, praktykować każdego dnia. I to działa. Tak, mam jeszcze pytanie. Nie wiem, czy to jest dobry trop, ale widzieliście zresztą wszyscy tę scenę. Bo w tych pierwszych kadrach, kiedy mamy te przebitki Patryka, który prowadzi swoje nie do końca uporządkowane życie, i mamy księdza Jana, który zaczyna odprawiać mszę, to mnie ta jego prezentacja, to jak to zrobiliście, przypomina właściwie prezentację superbohatera. Naprawdę. Że mamy takie malutkie elementy i na końcu on się podnosi i widzimy twarz. Czy to było celowe, czy to jest moja interpretacja? W zasadzie jest to pytanie do reżysera, znakomitego Daniela Jaroszka, którego tutaj nie ma, gdzieś się chowa, ale myślę, że... Ale się śmieje. Dawid. Ja wiem, że ksiądz Jan tego nie chciał. On nie chciał, żeby go podziwiać, ale... To już jest kwestia kadrowania, tak mi się wydaje. I no pewnie, no Janek jest nadal superbohaterem i zawsze nim był. I Patryk dla mnie też jest superbohaterem i każdy jest superbohaterem, który potrafił się może ze słabych historii albo nie miał też szansy w swoim życiu podnieść. Nie istotą jest upadać, istotą jest się podnosić z tego. Ale też Jan uczył, oprócz tego, że wskazywał nam, albo był takim kierunkowskazem, żeby się przyjrzeć swoim relacjom, żeby zobaczyć, że takich relacji się nie da naprawić w jeden dzień, że o relacje trzeba dbać każdego dnia. Ja uwielbiam w Janku to, że on mi pokazał, że ja muszę mieć taką uważność i czujność każdego dnia. I że z każdego dnia mogę te elementy wyłapywać, które są po prostu dla mnie i dla tej drugiej osoby. One nie są tak jak tutaj, tak? Rozmawiamy, państwo słuchają, ale nie są jednocześnie nie są w social mediach i tak dalej, że ta uważność i ta koncentracja jest cholernie, cholernie istotna. Żebyśmy zaczęli zwracać uwagę i nie poddawali się takiej tempocie i głupocie. Czyli na przykład to, co Jan też był bioetykiem, za co go niezmiernie szanuję, bo te wykłady, które mogłem wysłuchiwać w jego wykonaniu, no były rewelacyjne. Ale to, że przychodzi pani z góry i mówi, rozbieramy się. To kto pierwszy, pani czy ja? Albo no niech się rozbierze. No i to się nie zmienia. Byłem parę dni temu u lekarza i on tak samo powiedział, no rozbieramy się, płacimy, tak? To kto, pani płaci czy ja płacę, tak? No tego jest całe mnóstwo. Jeżeli my będziemy się zgadzać na to, to będziemy zgadzać się w swoim życiu na byle jakość. Jeżeli zaczniemy zwracać na to uwagę, kwestia oczywiście, jak zwracamy uwagę, tak? Czy w sposób właśnie dowcipny, ironiczny, czy po prostu chamski, tak? To jest też taka troszkę smutna refleksja w tym, co mówisz, bo u księdza Jana mam wrażenie, że też to ogromne docenianie każdej chwili, każdej relacji, no to na pewno zintensyfikowało się na skutek tego, że żył w pewnym sensie z wyrokiem, prawda, od pewnego momentu, i myślę, że to podkręca też takie instynkty, żeby jednak
bardzo pilnować każdej chwili, która jest nam dana. Powiem, ale paradoksalnie jest... każdy ma ten wyrok. Ale każdy ma ten wyrok, dokładnie. A śmierć, tak. Uwierzcie mi, nie dokładnie jest nudna. Tak. Ale skoro już dużo jest w tym filmie oczywiście o nadziei i o życiu, i tak samo w całej postaci księdza Jana, to tak bardzo się przenika, ale wy pokazujecie, tak jak ksiądz Jan pokazywał, coś, co nie jest popularne teraz i troszeczkę jest jednak tabu, mam wrażenie, że odsuwamy tych, którzy są schorowani, odsuwamy odchodzenie, nie mamy ochoty oglądać śmierci, słabości, nie mamy ochoty oglądać, bo to takie mało estetyczne i mało takie może wpisujące się w ten pędzący świat. I powiedzcie, na ile to podejście księdza Jana pomogło wam to pokazać w taki, no nie wiem, nieprzekraczający granic sposób, bo myślę, że tak jest w tym filmie, że to jest jednak ze smakiem i z delikatnością, ale te sceny są bardzo różne, prawda? Bo tak jak tutaj mówił Dawid, jest też no taka dość drastyczna jedna ze scen odchodzenia i jakby myślę, że to jest dość odważne i będąc chorym księdzem pokazywać siebie w takim stanie, w jakim jesteśmy i pokazywać na ekranie no śmierć i odchodzenie, bo tego w hospicjum jest dużo. Znaczy ja może powiem w ten sposób, oczywiście odchodzenie możemy powiedzieć, czy umieranie. To nie tyle umieranie było tym tematem, bo tego nie ma tam tak dużo. To jest film o życiu, to jest film o zwycięstwie. Natomiast pokazana jest ta, to słowo klucz dzisiaj, to co tutaj też ma miejsce, obecność. Że to ostatnie, te ostatnie momenty na ziemi, one nie są w samotności, one nie są w chłodzie emocjonalnym. Nie chcę spoilerować, jest scena, która wyjaśnia, o co w tym wszystkim chodzi. I że tu nie trzeba nadzwyczajnych umiejętności Supermana, tylko trzeba sobie pewne klapki otworzyć i po prostu być. Po prostu być. Człowiek umiera wtedy, kiedy czuje się niepotrzebny. Kiedy jest samotny. To już jest śmierć za życia często. I tak z tym wydarzeniem każdy z nas zmierzy się w samotności. To jest nieuchronne w jakimś sensie. Ale czasami po prostu wystarczy być. I to jest jeden z tych elementów przesłania księdza Jana, ale też jeden z zasadniczych, jedna z zasadniczych przesłanek czy nakazów życia, po prostu dobrego, przyzwoitego życia. On bardzo często mówi, że być dobrym człowiekiem, wcale nie trzeba być człowiekiem wierzącym. Rozmowy z Janem były normalnymi rozmowami, takimi samymi jak z wami byśmy mogli sobie pogadać. Na spokojnie. Głęboka treść, forma na luzie, ale mówimy o najważniejszych rzeczach i nie klikamy, szalejąc palcami po klawiaturze, tylko patrzymy sobie w oczy, spędzamy ten czas w prawdziwym świecie, dajemy sobie tę chwilę na zbudowanie tej relacji i szukamy mostów, które nas łączą. Jan z wszystkich nagród, które dostał, a trochę ich dostał, najbardziej cenił te właśnie za budowanie mostów między ludźmi. To jest to amerykańskie how are you doing? How do you do? Pierwsza rzecz z uśmiechem, pierwszy most. Mam dobrą intencję, uśmiecham się do ciebie. Już coś jedzie po tym moście. Później się okaże, że mamy coś wspólnego. Kolejną wspólną rzecz, kolejną wspólną rzecz. On te mosty błyskawicznie budował. Ktoś tu zauważył, nie miało znaczenia, czy ktoś był shintoistą, kosmitą, wierzącym, niewierzącym, młodym, starym, heavy metalowcem, punkiem, bez znaczenia. Jakim jesteś człowiekiem, o czym chcesz pogadać? Jak budujesz relacje? Czy prąd płynie? Czy mamy dla siebie czas? Największy skarb. Ja bym w tej... Johnny, to dla ciebie. Tak, ale ja oczywiście się wchodzę, bo wiem, że ten czas jest dzisiaj też ograniczony. Ja bym w tym upatrywał jednak pewnego uniwersalizmu. Znaczy, nie dramatyzowałbym, że my tak panicznie... Oczywiście ten temat jest trudny, ale wydaje mi się, że istotą tego jest, że my się w ogóle to boimy trudnych emocji. Tak samo w relacji z drugim człowiekiem, tak samo w trudnych tematach. Czasami bardzo dużo czasu nam zajmuje, żeby powiedzieć partnerowi zawiodłam się na tobie. To jest trudne dla ciebie, to jest trudne dla mnie też, tak? Nie używamy takich formuł, bo to, no jak to można powiedzieć partnerowi? No, a to jest przecież ludzkie. Zawiodłam się w tym i w tym temacie. To nie znaczy, że przekreślam ciebie jako człowieka, tylko w tym temacie, którego dotyczyła sprawa, ja się zawiodłem na tobie i jest to trudne dla mnie. Odczuwam smutek, odczuwam irytację i momentami czuję się bezradnie, tak? No zastanówmy się, ile razy w życiu albo ile razy w ciągu ostatniego tygodnia, ostatniego miesiąca powiedzieliśmy coś, co czuliśmy,
a tak naprawdę przykryliśmy to uśmiechem, odeszliśmy, zinfantylizowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Bo trudna emocja wymaga akceptacji, tak samo jak dobra emocja, tylko że ona jest bardziej przyjemna, tak? Ale zarówno trudne emocje, jak i te przyjemniejsze, one są istotne, żeby zacząć wyrażać się w pełni, żeby budować relacje w pełni, bo gdy spojrzymy na trudną sytuację z perspektywy czasu, nagle zobaczymy, że ona jest przepełniona wartościami. Okej, było ciężko, ale ja wiem, że ja na tej osobie mogę polegać, ja wiem, że ta osoba jest dla mnie wsparciem, że będzie za mną do końca życia i jeszcze jeden dzień dłużej i mnie nie zostawi, nie opuści. Ja wiem, że mam przyjaciela, do którego mogę zadzwonić o drugiej, o trzeciej w nocy, on odbierze, a jak będę 350 km stąd, to on, cholera jasna, wsiądzie w samochód, rower, hulajnogę, samolot, cokolwiek, w rakietę kosmiczną i zrobi ten festiwal i pozwoli ludziom przyjechać tutaj za darmo. Bez względu na to, czy jesteśmy po lewej, czy po prawej stronie, bez względu na to, jaką wiarę wyznajemy, bez względu na to, czy obok będą szli ludzie różnych wyznań, bez względu na to, czy przypną sobie tęczę, czy flagę Ukrainy, czy flagę Chin, czy flagę Rosji, czy flagę Stanów Zjednoczonych, nie ma to do cholery żadnego znaczenia. Kompletnie. Taki był ksiądz Jan Kaczykowski. Dosłownie. Dokładnie tak. I też nie miał chyba problemu właśnie z mówieniem wprost tego, co myśli i co czuje. Kochani, zaraz wrócimy jeszcze na chwileczkę do rozmowy, natomiast za moment będziemy przechodzili do pytań od was, więc jeżeli jakieś macie, to myślę, że powolutku możecie się ustawiać w kolejce do mikrofonu, żeby wam nie przepadła szansa. Myślcie. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz was poprosić, bo wiecie co, to jaki człowiek jest, to, że Jan miał to poczucie humoru, dystans, że był człowiekiem otwartym, że był człowiekiem mimo niepełnej sprawności, bo on miał porażoną połowę ciała tak naprawdę, bardzo słaby wzrok i dawał sobie radę, ale jego wsparciem była jego rodzina. Z tego co wiem, rodzina Jana Kaczkowskiego teraz nas ogląda i bardzo bym chciał, żebyśmy ich pozdrowili. Pani Heleno, pozdrawiamy. Helena Ziuk, Magda, Filip, Małgorzata, to dla was. A Jan mi każe powiedzieć, że nie byłbym biznesmenem, gdyby mi powiedział Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio. Jeżeli macie jakieś datki, drobne pieniądze, wszystko przyjmujemy. Dobra, to ja kontynuuję ten trend, absolutnie tak, ale też uwaga, Fundacja Księdza Jana Kaczkowskiego, która wspiera inicjatywy takie jak tłumaczenie choćby lekarzom, żeby byli nie tylko mechanikami od ciała, ale żeby się kontaktowali z pacjentami jak ludzie, żebyśmy nie byli przypadkami jak trafimy. Ciekawy przypadek przyszedł. Nie. Przyszedł człowiek. Żeby potrafili komunikować nawet trudne rzeczy we właściwy sposób. Tego Jan uczył. I tym zajmuje się między innymi Fundacja Księdza Jana Kaczkowskiego. Wygooglajcie sobie, wejdźcie. Jan będzie zachwycony, jeżeli cały czas ta myśl i jego pomysł na to, jak zmieniać ten świat, jak ludzi przeprogramowywać, będzie działał i będzie hulał. Właśnie za chwilę w tej sprawie zaczyna się Areopag Medyczny. Pani Aniu, bo nie odpisałem na SMS-a, pani to teraz ogląda. Tak, przyjeżdżam na Areopag Medyczny. Będziemy uczyć właśnie lekarzy, jak przekazywać trudne informacje swoim pacjentom, żeby zwracali uwagę na to, czego uczył Jan. Ci najbardziej zdolni przyjeżdżają do Pucka, za parę dni i będziemy 3 dni ze sobą działać i uczyć się. Oni będą się uczyć ode mnie, jakie mogą być reakcje, jakie mogą być emocje, co może ich spotkać, a oni po drugiej stronie, jak przyjmować te emocje, jak zadbać o pacjenta, żebyśmy wszyscy mieli lepszą jakość naszych służb. Super. Amen. Super.
Ja myślę tak, jeszcze na podsumowanie tego, o czym tutaj wszyscy mówicie, że mówiliśmy o humanizmie, mówiliśmy o jakiejś wielkiej uniwersalności tego przesłania, ale ja myślę, że też to, co nam oprócz takiego cieszenia się życiem zostaje z obrazu księdza Jana, to jest też chyba godność, to jest też takie hasło, które mi powraca, że ksiądz Jan widział w każdym człowieku właśnie człowieka, widział jego godność i sam też tej godności swojej jakby nigdy nie tracił. I to jest też coś, co myślę, że jest bardzo inspirujące i co warto gdzieś tam przechowywać w pamięci, myślę. Mam nadzieję, że to dziedzictwo będzie żyło w nas tutaj i nie tylko, ale widzę, że mamy tam pierwszych chętnych, więc możemy poprosić kolegę do mikrofonu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Karol, jestem z Gdyni. Chciałbym, zanim zadam pytanie, to tak podzielić się własnym doświadczeniem, bo zupełny przypadek w zasadzie sprawił, że księdza Kaczkowskiego poznałem trochę z innej perspektywy niż pewnie większość Polaków, no bo nie z tej jego medialnej strony, ale kiedyś, no przypadkiem, ja byłem organistą w kościele i ksiądz proboszcz poprosił mnie, żebym pomógł księdzu Kaczkowskiemu przy odprawianiu mszy. Nawet nie wiedziałem za bardzo, jak to się robi, ale przypadkiem no, tam posłużyłem mu do mszy. I co mnie wówczas uderzyło, to że był to człowiek bardzo pobożny, bo on przyjechał do tego kościoła, gdzie w zasadzie było jakieś sanktuarium, i odprawił tą mszę jakby sam na sam z Panem Bogiem. On się bardzo tak żarliwie modlił, no ale dla mnie to się wówczas nie łączyło z jego chorobą nowotworową. No potem mi się wydaje, że to się stało jasne, że on się jakoś modlił dla siebie w tym miejscu. No później mój przyjaciel zachorował na glejaka, i jego poszukiwania tam jakichś różnych ludzi doprowadziły mnie do osoby księdza Kaczkowskiego, właśnie już jako, jak to on sam mówił, o sobie onkocelebryty. I ja mam takie pytanie, bo pewnie wielu ludziom się on właśnie kojarzy jako człowiek znany z tego, że ma raka i robi dużo rzeczy dla ludzi, którzy cierpią. Czy dla was, jako dla autorów filmów, było ważne ta jego pobożność, która była no, taka bardzo ewidentna i taka przekonująca i potężna? No może ja pierwszy odpowiem. Oczywiście tak, ponieważ ona była prawdziwa, to w ogóle od tego zacznijmy. On zresztą sam często mówił, że chciałby, żeby w tych ostatnich minutach zajął się nim wierzący ksiądz. On chyba coś wiedział o niektórych kapłanach. Jan bez wątpienia miał w sobie gorącą wiarę, najszczerszą, najprawdziwszą. I zresztą i w filmie, i w książce również staram się opisać tę przemianę, tę transformację, jaka zachodziła między człowiekiem, który naprawdę potrafił być komikiem i naprawdę robić jaja, i to hardkorowe, w człowieka, który był jakby w dwóch wymiarach, był w zupełnie dwóch rzeczywistościach. Tak, Jan był wierzącym człowiekiem głęboko. Nie odbierała jego wiara mu kontaktów z ludźmi, którzy byli niewierzący. Co więcej, on często podkreślał, że jego tata, jego ojciec, Ziuk, deklaruje się jako osoba niewierząca, ale jest dla niego autorytetem moralnym, jest dla niego busolą moralną. I kiedy ma problem, to bardziej wierzy jego osądowi, jego czuciu, niż swojemu. Że aby być dobrym człowiekiem, aby być wspaniałą duszą, wcale nie trzeba być osobą wierzącą. Zresztą to chyba wszyscy wiemy, że duchowość, a religijność to są różne pojęcia. One mogą mieć swój iloczyn kartezjański, mogą być wspólne, ale każdy ma duchowość. Jan to dostrzegał, Jan to uruchamiał. Tak był głęboko wierzący. Dziękujemy bardzo. Cześć, Marietta z tej strony. Przede wszystkim chciałam wam podziękować za to, że przekazujecie te wartości i przesłanie księdza Jana. Dawid, ty na początku pięknie opowiadałeś o swojej historii duchowości, tak? Że zacząłeś od katolicyzmu, przeszedłeś przez różne duchowości i skończyłeś na człowieku. Czy
pokazywałeś później o tym, że to jest miłość w praktyce, jest taka najważniejsza. Czy nie wydaje ci się, że człowiek jest tak naprawdę punktem wyjścia do Boga? No bo nie da się kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli najpierw nie potrafisz kochać człowieka, który stoi przed tobą. To jest oczywiście bardzo prosta teza w założeniu, tak? Ona jest, to tak jak powiedziałeś, że no trzeba być, tak? I to się wydaje banalne, tak? Być po prostu, tak? Ale ja sobie zapytam, ale jak być? Co zrobić? Często szukamy tego, co jest na zewnątrz i szukamy bardzo prostych środków, tak? A kwestią tego, o czym rozmawiamy, o tym byciu człowiekiem i skierowaniu się w sobie, to jest kwestia narzędzi i przekierowania myślenia w mózgu, bo mózg zawiera tysiące mechanizmów i schematów, które każą nam postrzegać rzeczywistość w taki, a nie inny sposób. Jeżeli nie zmienimy tego mechanizmu albo nie rozszyfrujemy tego mechanizmu, dlaczego myślimy w taki sposób, dlaczego używamy prostych sformułowań, na przykład spóźnił mi się tramwaj. Przecież tramwaj nie chodzi, tak? On nie ma ciała, tylko to jest sterta żelaza, tak? Kiedy widzimy tą, kiedy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, tak, ja personalnie zawaliłem, spóźniłem się na ten pociąg. I to są kwestie naprawdę drobnych rzeczy każdego dnia, żeby uświadomić sobie, żeby zrobić zwrot, nie on mi to zrobił, wkurzasz mnie, albo facet bije swoją żonę, mówi, bo ona wyprowadziła mnie z równowagi, a ona idzie, mówi, no bo ja go wyprowadziłam z równowagi i on mi wtedy przyłożył. No nie, no to tak nie działa, facet nie kontroluje swoich emocji. I musi powiedzieć, przepraszam, zawaliłem, tak? Jestem odpowiedzialny, za to muszę się leczyć i tak dalej. I się podejmuje wtedy jakieś konkretne działania. My przeczekujemy, szukamy winowajców gdzieś, gdzie on jest jakby podmiotem domyślnym, tak? Wręcz lirycznym, bym powiedział. Więc to są naprawdę drobne rzeczy, które muszą nas przekierować, nasze myślenie do tego, nie co on myśli, nie zaczynamy rozmowy od tego, co ktoś myśli, co ktoś zrobił, tylko mówimy, jak zrobiłeś to, ja poczułam to. Kiedy powiedziałeś to, to ja poczułam się tak i tak. Kiedy mnie nie słuchasz, czuję się mało wartościowa i nieważna. Kiedy odwracasz się do mnie plecami, poniżasz mnie. I uwierzcie mi, kiedy zmienia się ten mechanizm myślenia, oczywiście on się nie dzieje z dnia na dzień. Najpierw zaczniemy odczuwać jakiś stop wewnątrz siebie, tak? Że nagle chcemy zadziałać według starego mechanizmu, ale nagle nas coś zablokuje. Okej, powiedziałabym w ten sposób, ale jednak... I tu się pojawia świadomość człowieka co do kierowania swojego życia, że to ja będę decydował o tym, jak wygląda moje życie. Jest taka genialna książka, W co ludzie grają. I ta książka opisuje, że my posługujemy się jakby trzema pierwotnymi wzorcami. Pierwszy wzorzec to jest ten, jakimi byliśmy dziećmi i co doświadczyliśmy. Drugi wzorzec, jaki mamy wzorzec wyciągnięty od rodzica. I trzeci to jest ta dorosła jednostka, którą jesteście i siedzicie dzisiaj tutaj. I często w różnych sytuacjach reagujemy z tego niezadowolonego chłopca, który chce tupać nogą, mówić, nie zgadzam się, oddaj mi to, to jest moje, nie, ja tego nie chcę. Drugi to jest rodzic, który mówi, wypieprzaj mi, nie mam czasu teraz. I trzeci to jestem ja, który właśnie poprzez kontakt ze swoją duchowością zastanawia się w tym momencie, albo fajnie by było, żeby doszedł do tego miejsca w swoim rozwoju, żeby zastanowił się, kto ma tak naprawdę decydować, jak wygląda moje życie, moje dzieciństwo, wzorzec, jaki wyciągnąłem z domu, czy ja jako dorosła osoba. I to się tyczy w stosunku do każdego z nas, do każdego, do osób mijanych przypadkowo, ale do naszych dzieci, do rodziców, do każdego. Dla mnie przełomowym moment i wtedy pojawia się i otwiera się całe pole rozwiązań. To nie jest pretensja tylko, a bo ojciec mi nie dał miłości, bo w ogóle był beznadziejny, bo był alkoholikiem, no był alkoholikiem i w ogóle teraz co? I mam wieszać na nim teraz koty przez całe życie i być niezadowolonym, że miałem spieprzoną relację? Ja wiem, że od mojego ojca tego nie dostanę. Ale czy to zamyka mi pole mojego działania? I mam czekać, aż on umrze, żeby pomyśleć sobie, no,
No nie da, no tak, tak, tak było, no już nic teraz nie zrobię. Nie, idę do niego i mówię, wiem, że mi tego nie dasz, ale ja poproszę ciebie o to. Powiedz mi, że jesteś ze mnie dumny. Powiedz mi, że mnie kochasz, bo ja cię kocham. I chcę, żebyś mnie przytulił, powiedział, że jesteś ze mnie dumny, że jesteś zadowolony i że jestem dla ciebie kimś ważnym i istotnym. I on to zrobi, jeżeli was kocha. I tak się łamie relacje i tak się je naprawia. Bo jak powiedział ksiądz Jan, nie ma nic gorszego niż dźwięk pękającego sumienia. Każdy z was, jeżeli doświadczył czegoś takiego, ja doświadczyłem i wiem, co to znaczy budować swoją moralność i etyczność od podstaw. I wielokrotnie słyszałem ten dźwięk w środku, który mi mówił, stary, nie rób tego, nie iść tam. Wybierz ten głos, który mówi, po co tam idziesz? Przecież wiesz, że nie powinno cię tam być. I ten dźwięk łamanego sumienia, po którym na drugi dzień czujesz się, delikatnie mówiąc, bardzo źle. Dlatego to są wybory każdego dnia. Ja mógłbym mówić na ten temat długo, ale właśnie moja przygoda z tego typu myśleniem właśnie wzięła się i zaczęła 4 lata temu właśnie od Janka. Więc ja mam taką wdzięczność do niego i będę miał do końca życia, bo to były takie dwa czynniki, które kazały mi wręcz przyjrzeć się swojemu życiu od tej strony wartości. To były narodziny mojego dziecka, i to było spotkanie z literaturą i z życiem Jana Kaczkowskiego. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, malutki przerywnik od sali, ponieważ mamy pytanie od internautów Polendrok. I Ania pyta, dla kogo jest film Johnny? Dawid. Nie będziemy cytować popularnej literatki. Film jest dla wszystkich. Znaczy ja uzupełnię. Film jest dla wszystkich, którzy są w tej chwili naładowani tą ogromną ilością energii płynącej z telewizorów, z głośników, złej, z wątpienia, niepewności, tego, że rano wstają i nie wiedzą, czym znowu zostanie zaskoczone, jaką paskudną informacją. Czy to dotyczącą ekonomii, czy dotyczącą tego, co się za granicą dzieje wschodnio. Co my możemy zrobić? Mamy wpływ na siebie. Jak powiedział klasyk, chyba Stanisław Lem, dlaczego mam myśleć źle, skoro mogę myśleć dobrze? Ile rzeczy na ten temat Jan powiedział, możemy przeczytać w jego książkach. Ja uzupełnię jeszcze to, co tutaj Dawid mówił, że tak trzeba walczyć o relacje, tak trzeba oddzielić krytykowanie zachowania od człowieka, nie zamykasz mu drogi do tego, żeby się otworzył, żeby się otworzyły jakieś bramki, żeby było okej. Ale bez udziału tego człowieka, bez jego woli, to się nie stanie. Nie chodzi o to, żeby malować na szkle, tylko chodzi o to, żeby znaleźć dla niego czas. Nie każdy ma szczęście trafić na księdza Kaczkowskiego, ale też masa osób trafiła i nie skorzystała. Chodzi o to po prostu, żeby każdego dnia zaczynać od drobiazgu. Wiecie co, to, że nawet rano się wstanie, ja mam taki patent zawsze. Mam pierwszeństwo, mogę pojechać, widzę, że paru biedaków czeka i chce wjechać, co myślę, wpuszczę ich. Jak taki kamyczek wrzucony do wody, te fale polecą. Pojawi się troszeczkę egoistyczny i przyznaję, ale dobrej energii. Pokażę znaczek, błysną światłami, pojadą. Trochę dobrej energii na dzień dobry. Dzień dobry i powiedzieć, że ktoś fajnie wygląda. Nawet jeśli to jest jeszcze przed zrobieniem make-upu, jest to nasza dziewczyna, żona, nie wiem cokolwiek, zwłaszcza, że jest to prawda. Słuchaj, świetnie wyglądasz, na twój widok z zachwytu biskup wyrąbałby kopniakiem dziurę w witrażu. Cokolwiek, coś fajnego. Uruchomić się, drobiazgi robią takie rzeczy i każdego dnia ćwiczyć tę bliskość, o której Jan mówił, to koturnowo brzmi, ćwiczmy bliskość, Jan się z tego śmiał, normalnie mówił, przytulić się, powiedzieć coś fajnego, jakieś ciepłe słowo, nie wiem, kaloryfer, sweter, futro, cokolwiek, żeby było wesoło, każdego swetry dnia. Teraz przede wszystkim. No teraz swetry, tak. Dzięki. I drugie pytanie ze strony mojej ASP. Jak zmieniło się wasze życie po śmierci księdza Jana i czy film równie mocno odbił się na waszych emocjach? O to pyta Ela. Patryk, chyba ty tutaj jesteś. Najmniej mówię, najwięcej słucham. Chyba właśnie potrzebujemy teraz ciebie. Tak, jak zmieniło się moje życie? No mi jest ciężko w jakiś sposób tak może obiektywnie, jak zmieniło się moje życie po filmie. Tak naprawdę ja jestem częścią tego filmu, to Jan jest częścią mojego życia przez cały czas.
I tu nie ma mowy kompletnie o tym, żeby w jakiś sposób, nie wiem, stanąć obok siebie i zobaczyć ten film i poczuć go jako taki odbiorca, który ogląda film. Tak samo wrócę na chwilę do tego pytania, dla kogo jest film Johnny? Bo tutaj też panowie, moi przyjaciele świetnie mówią o tych emocjach, o wartościach. To jest naprawdę świetny temat. On trafia też również do mnie, no, za każdym słowem i pakuje to tak szczerze do siebie. Ale też to, zanim staniesz przed lustrem i powiesz sobie, że może być świetny dzień, że tu wpuścisz pana, panią na skrzyżowaniu pierwszym, to zanim dojdziemy do tego momentu, być może ktoś z was, być może ktoś, kto ogląda, jest w momencie takim, że musi zbudować sobie tą drogę, żeby stanąć przed tym lustrem. Ja taką drogę zbudowałem, raczej zbudowałem. To nie jest tak, że to jest proces, który się skończył. On cały czas trwa i jestem świadomy tego, że on trwać będzie aż do końca mojego życia. Czyli praca nad sobą, budowanie siebie, walka o emocje, o relacje przede wszystkim. Z tego miejsca pozdrawiam miłość mojego życia, moją żonę Żanetę, która też się gdzieś tam ukrywa. Ja... Też jeżeli chodzi o tą drogę, to podzielę się tak dosłownie kilka sekund, może minutkę, jeżeli to pani pozwoli, na tą drogę. Ja trafiając pierwszy raz do więzienia, dla mnie takim priorytetem życiowym było to, żeby przynależeć do takiej subkultury więziennej, żeby grypsować. To było dla mnie takie wow, ja chcę grypsować, ja chcę iść przez to życie, ja chcę być gitem, ja chcę, to jest dla mnie ważne, ja i robiłem wszystko, żeby po prostu do tej subkultury więziennej przynależeć. Dostawałem wnioski o ukaranie, byłem na izolatce, rzucałem krzesłami w klapę, no różnych dziwnych rzeczy nawyczyniałem, żeby tylko osiągnąć swój cel. I tatuując sobie na ramieniu litery, które nie wiem, większość z Państwa zna, HWDP, byłem szczególnie dumny, że taki napis noszę na ramieniu. Chodziłem dumnie, używałem tak zwanego wózka po ulicy, bujam się, idę, HWDP, policja jedzie, fuck you, policja. I byłem z tego szczególnie dumny. I to było to, co wydarzyło się przed tym, zanim poznałem Jana. Ja w momencie, kiedy poznałem Jana, to też jakby to nie było tak, że poznałem Jana, ha, na drugi dzień jestem teraz Patryk, ojciec trójki dzieci, szef kuchni, mąż i idę jako normalny człowiek przez życie. To wydarzyło się coś więcej. Było dużo takich czynników, które wpłynęły to, że właśnie siedzę tutaj w tym miejscu, że mogę do was mówić, z czego jestem szczególnie dumny. Były takie momenty też, które ja przez chwilę w swoim życiu myślałem, że jest dwóch Patryków Galewskich w jednym ciele. Że jest ten zły, który nagannie prowadzi się przez życie i idę wciągnąć kreskę, domówka, impreza, jazda, w nocy włamanie. Tak, ten, który chce grypsować, który chce być gitem. I jak już byłem w tym hospicjum, poznałem Jana, zbliżaliśmy się do siebie, to gdzieś obcując z ludźmi normalnymi, bo to, że ktoś jest dobrym człowiekiem, nie oznacza, że jest wyjątkowym. Dobro powinno być takim etykietą przodującą i to nie jest coś, co robi z nas wyjątkowych ludzi. To powinno być coś, co jest naturalne, normalne i takie średnie po prostu. Takimi ludźmi powinniśmy być. Muszę przestać mówić. Nie. Mogę mówić. To, żeby być takimi normalnymi ludźmi. I też obcując z ludźmi, tak w hospicjum, którzy są normalni, są oddani innym ludziom, ja otaczając się takimi ludźmi, odkryłem w sobie wartości, jakimi powinienem prowadzić się przez życie, czyli taki wzór normalności. I za to jestem szczególnie wdzięczny, że mogłem akurat tą drogę swoją wyposażyć w takie rzeczy, że był ktoś, nawet nie chcę używać ktoś taki, tylko facet Jan Johnny, który stał się dla mnie tatą, przyjacielem, który wspierał mnie w ciężkich momentach życia i wiem, że działało to na obrót, bo mimo tego, że nasze światy były różne, że ja, Patryk, który gdzieś tam, no, dziecko ulicy trochę, dom taki, tutaj też jak Dawid świetnie podkreślił, jakby te wszystkie takie rzeczy, to, że mój ojciec był alkoholika, nie zwalnia mnie z tego, że nie mam mu tego wybaczyć. Ja oczywiście też pracuję nad elementem tego, żeby to w swoim życiu zrobić, żeby ja tak samo teraz, gdzie tak naprawdę każdy dzień mojego życia
pakuje we mnie też doświadczenie, jakie zdobywam w dniu codziennym, czyli to, że rozumiem, co wydarzyło się w moim dzieciństwie. To nie jest usprawiedliwienie, że mój ojciec był alkoholikiem, ale zdaję sobie zupełną rację z tego, że był to czynnik, który wpłynął na to, że w wieku 13 lat zamiast jakby przykładnie chodzić do szkoły, się uczyć, czyli rozwijać się tak katalogowo, poszedłem w stronę ulicy i w wieku 12-13 lat wciągnąłem pierwszą kreskę amfetaminy. Także tak jak tutaj też przyłączam się do tego, żebyśmy szanowali czas, żebyśmy szanowali relacje i żebyśmy do ludzi też, którzy są w takim no, ciężkim momencie swojego życia i nie wierzą w to, że można być normalnym człowiekiem, że mimo różnych takich blokad, które w nas są, czyli nie wiem, nie zdam matury. Ja kiedyś w sobie też miałem taką blokadę, że no jak, gdzie maturo, tu chłopak WDP. Zdałem maturę z dość nie najgorszym wynikiem, dostałem się na studia. Jan mi też zawsze postawiał, Dyziu, ty nie możesz być gamoniem. Ty nie możesz być gamoniem, więc to był taki nacisk z jego strony, żebym poszedł do szkoły, żeby minimum zdał tą maturę, jeżeli będę chciał pójść na studia, okej, zrobisz, ale nie możesz być gamoniem, musisz być wyedukowany w sposób taki. Także ja, jeżeli ktoś ma takie blokady i boi się zrobić kroku albo zostawić tą taką przeszłość, która nas trzyma w tych takich objęciach, że ma jakieś swoje takie priorytety, grypsowanie, nie wiem, ćpanie, picie, różne takie rzeczy, to wierzcie mi, że nawet jeżeli nie widzimy teraz tego wyjścia, ono naprawdę jest. Ono naprawdę jest bliżej niż nam się wydaje. I chyba tyle. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za pytanie internautów i wracamy w takim razie do namiotu. Tutaj czeka dobra dusza. Tyle już przy mikrofonie. Prosimy. Dzień dobry. Mam na imię Tymek i chciałbym zadać pytanie tak bardziej do pana Macieja. Jak wygląda, jaką rolę pełni scenarzysta na planie filmowym? Czym się zajmuje? Jak to wygląda? Dobre pytanie. Dziękuję bardzo. Tymek, na planie filmowym według pewnego znanego amerykańskiego reżysera scenarzysta zajmuje się potykaniem o kable. Natomiast poważnie odpowiadając, ja jestem nie tylko scenarzystą, tutaj również koproducentem i dzięki temu pozwolili mi wejść na ten plan i się tam troszeczkę przemieszczać, obserwować to, co się dzieje. Scenarzysta wymyśla historię lub porządkuje prawdziwą historię, tak jak w przypadku historii księdza Jana Kaczkowskiego. Ja tę historię i człowieka znałem osobiście, o tyle było mi i łatwiej, i trudniej, dlatego że zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś pisze scenariusz o Napoleonie, no to mamy jakieś zapisy, mamy jakieś dokumenty, ale faceta nie mamy w telewizji, bo jeszcze wtedy nie wynaleziono. I jest duże pole dla kreacji, i dla autora, i dla aktora, i dla wszystkich. Natomiast wyobraźcie sobie, no Jan Kaczkowski, włączycie YouTube'a, tam jest bardzo dużo jego wykładów, jest jego vlog. To było niesłychanie trudne wyzwanie dla Dawida przede wszystkim, ponieważ Kaczkowski się pojawiał w telewizjach, dostawał nagrody, wypowiadał się, jeździł, został tym onkocelebrytą, jak sam o sobie mówił, z przekąsem. I opisanie tej historii i nadanie jej tak brawurowego, tak, no, widzieliśmy film, zrobiliśmy ten film, naprawdę w ogromnym tempie, na pełnej petardzie stworzenie tej historii, to jest po prostu pewne uporządkowanie wydarzeń, które zostały odnotowane, czyli prawdy, z domyśleniem się, co się wydarzyło, wiedząc, jakie skutki są i z pytaniem, czy tak mogło być, i kilku rzeczy, które musiały zostać po prostu dramaturgicznie skomponowane po to, żeby tę historię skleić, mówiąc krótko. Nie wiem, czy to atrakcyjnie brzmi, co mówię, ale tak to wygląda. Trzeba było na przykład trochę czasem pomanewrować. Niektóre z wydarzeń były w kalendarzu trochę w innych terminach niż to zobaczycie w filmie, ale wydarzyły się. I tak jak powiedział Patryk, w 95% to prawda, którą należało wysupłać, rozsupłać, ułożyć, wyposażyć w dialogi, w opisy, ułożyć formę scenariusza. I chyba się udało. A ja tylko dodam, że na planie scenarzysta szuka inspiracji na nową historię. To też prawda, tak? Dziękujemy bardzo. Cześć, jestem Szymon
I chciałem tutaj zadać pytanie do pana Dawida, a na początku powiedzieć, że jestem twoim ogromnym fanem. Uwielbiam wszystkie twoje filmy, w jakich jesteś. No, robisz, moim zdaniem, niesamowitą robotę. Szczególnie najnowszy film Nimrod. No, po prostu jak oglądam, to cieszę się, bo widzę, że kino idzie w dobrą stronę. I chciałbym zapytać, czy po całym dniu w sumie właśnie pracy na planie jako aktor i jak wracasz do domu, to jak wygląda twój odpoczynek? Czy jesteś w stanie sobie na przykład otworzyć film i normalnie oglądać go sobie tak na luzie? Czy masz już po prostu przesyt tego wszystkiego? Musisz się odciąć i porobić coś zupełnie innego? Dziękuję ci za twoje miłe słowa. A co do pytania, to... No tak jak człowiek jest każdego dnia w trochę innym stanie, zależy jaki to jest etap filmu, czy to jest początek, środek, czy już koniec, to wiadomo, że ten organizm inaczej reaguje. To są takie zagadnienia, w które nie wiem, czy ja do końca chcę wchodzić i publicznie o nich opowiadać, bo one są dosyć trudne. Ja już mam dużą świadomość różnych mechanizmów, które się dzieją po kilku tam, czy kilkunastu dniach zdjęciowych, czy byciu w historii, albo kimś innym. Chociażby moje uczucia dzisiaj, jak się im przyglądałem, jak przyjechałem tutaj na Woodstock i spotkałem Maćka, wszystkich kolegów, z którymi się wcześniej spotykałem, z Patrykiem, z którym przegadałem godziny na FaceTime'ie. Myślałem, że to będzie godzina, a skończyło się nad ranem. I ja dzisiaj zrozumiałem, dlaczego mam takie dość ambiwalentne uczucia, ponieważ ja wcześniej, ja ich spotykałem jako Jan. Ja z nimi rozmawiałem jak Jan, ja spędzałem z nimi czas jako Jan, a dzisiaj przyjechałem jako Dawid i ja tak naprawdę tych ludzi nie znam, oni mnie też prywatnie nie znają i mówię, dlaczego oni są mi dzisiaj tacy obcy? Przecież przed chwilką buchaliśmy do siebie energią, przytulaliśmy się, płakaliśmy wspólnie, wzruszaliśmy się, czy potykaliśmy wspólnie o kable. Ale no i właśnie to jest ta dwoistość trochę tego zawodu, tak, że ja też często czuję się, tak jak Patryk powiedział o sobie, jakby we mnie mieszkały aktualnie dwie osoby, tak, ja, który ma swoje prywatne życie i ja, który zajmuje się historią nieswoją, nieprzeżytą. Na pewno dobrą stroną jest posiadanie swojej rodziny, bo ona mi pozwala... Moje dziecko ma takie magiczne moce, niczym Nastka ze Stranger Things, że mnie totalnie zabiera w swój świat i ja nie muszę nawet się starać, żeby chcieć w jej życiu uczestniczyć i to jest cudowny dar. Ale czasami zdarzają się historie, które... Oczywiście mam cały czas psychologa, z którym współpracuję już od wielu, wielu lat, który mi pomaga rozwiązać zawiłości mojego umysłu. No ale na przykład przy filmie z Janem, kiedy próbowałem dotrzeć do tego, jak czuje się osoba, która, nazwijmy to, dość mocno ma wyrok, czyli wie, że tam zostało określone przez lekarza, że ma 3 miesiące życia, czy jest ten czas naprawdę bardzo blisko i starałem się zrozumieć, jak taka osoba może odczuwać. I powtarzałem sobie codziennie, że ten czas mój jest ograniczony i zaczęły pojawiać się we mnie emocje dość trudne, ponieważ kiedy zrozumiałem, że to dotyczy mnie, kiedy już ta świadomość moja przyswoiła tą informację jako bieżącą, aktualną i taką, która dotyczy mojego zdrowia, pojawił się we mnie, o pierwszym aspekcie już powiedziałem, bo one były połączone, czyli nie wiedziałem, co mam ze swoim życiem zrobić, a drugi aspekt to był taki, że poczułem taką paniczną potrzebę życia, że jednocześnie chciałem zrobić wszystko naraz. Jednocześnie chciałem być z dzieckiem, jednocześnie chciałem pisać scenariusz, jednocześnie chciałem grać, jednocześnie chciałem się z wszystkimi godzić, jednocześnie chciałem pojechać do rodziców, jednocześnie pogadać z siostrami, jednocześnie z jakimś tam przyjacielem coś wyjaśnić i tak dalej. I to mi też
pokazało, w jakich warstwach swojego życia jest coś do zrobienia nie jutro, nie pojutrze, tylko dzisiaj. Ale to uczucie było paraliżujące, bo ono było na tyle paraliżujące, ta chęć życia, ona była tak silna, no, że właśnie zanim te emocje we mnie, nie opadły i nie doszedłem do takiej pełnej świadomości, co się dzieje, no to właśnie te dwa dni, soboty, niedzielę spędziłem w kuchni siedząc, załamany, że to się może skończyć za chwilę i że ja mogę nie mieć tej szansy. I od tamtego czasu, no to ta jakość mojego życia zdecydowanie wzrosła właśnie w takiej uważności, byciu z drugim człowiekiem, poświęcaniu mu czasu, o którym dzisiaj już dosyć dużo tutaj pobyliśmy, ale też takiej uważności na to, co byliśmy. I powiem jeszcze o jednym aspekcie, który był dla mnie dosyć trudny i wstydliwy, chociaż dzisiaj już taki nie jest. To jest to, że jako facet ja się tak strasznie bałem przyznać do swojej bezradności przed kimś, tak? Do takiego, do pokazania najbliższej osobie, czyli partnerce, że ja sobie z czymś nie radzę. Albo, że jestem w sytuacji, w której jestem bezradny. I zajęło mi to 30 parę lat, w którym i to Jan sprawił, że siedziałem w kuchni i zacząłem ryczeć i mówić, że po prostu nie wiem, co mam dalej zrobić. Nie wiem, co mam zrobić swoim życiem. Czuję się bezradnie i po prostu tak jest. Przyznaję się do tego, że jestem bezradny. Tak? A zaskoczyło mnie jej podejście do tej sytuacji. Powiedziała, że to jest strasznie męskie, więc mnie trochę z tego wstydu wyciągnęła. Więc wydaje mi się, że też mówię to dlatego, że jako mężczyźni nie wstydźmy się, że jesteśmy ludźmi. Nie bójmy się pokazywać naszym partnerkom, bliskim, że też mamy takie emocje w sobie, że jesteśmy bezradni. To jest też normalne, to jest część bycia mężczyzną. I nie trzeba się tego wstydzić. To tak jak powiedział łzy, to nie jest, jak powiedział Jan. Jak powiedział Jan, łzy to nie jest krew, nie trzeba tamować. Nie krwotok, tak. No, więc no to widzisz, to jest takie bardzo, dość trudne odpowiedź na to pytanie, bo jest wiele względnych. Każdego dnia na planie doświadczam czegoś innego. Nigdy bym nie założył, że w momencie grania sceny z kimś będę miał uczucie właśnie bezradności, że komuś nie jestem w stanie pomóc, tak? I moim zadaniem jako człowieka było nauczyć się, że w życiu, będąc w takich sytuacjach, nie mogę brać odpowiedzialności za czyjeś życie. I chociaż czuję się bezradny, muszę tą bezradność zaakceptować, ale ja nie załatwię tego za tego drugiego człowieka. To mnie nauczyło szerszego patrzenia w perspektywie własnego życia. Żeby zobaczyć, na co mam wpływ, co tak za kogo lub za co próbuję wziąć odpowiedzialność i czy tak naprawdę leży to w kwestii moich wpływów tak naprawdę. Okazało się, że w wielu sytuacjach nie. No jest jeszcze parę względnych w tym temacie, ale już skończę na tym. No. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Cześć, bardzo się cieszę, że mogę tu być. W ogóle dziwnie się mówi do mikrofonu. Mam na imię Wiktoria, mam jedno pytanie i jedno stwierdzenie. Chciałabym powiedzieć, że od wtorku oficjalnie jestem pielęgniarką, więc mamy trochę... Brawo! Trochę podobnych doświadczeń i chciałabym zadać pytanie, co według was znaczy godnie umrzeć? Przede wszystkim warunki, zacznijmy od otoczenia, żeby, jeśli jest to szpital, bo niestety często tak bywa, żeby to nie była sala ośmiosobowa ze skrzypiącą podłogą, z jakimiś brudnymi zastawkami, żeby to był moment, w którym człowiek mógłby mieć, ja wiem, że to paradoksalnie źle brzmi, ale żeby było jak najwięcej
zachowanej tej intymności, tej przestrzeni na to, żeby ten ostatni odcinek życia nie był w żaden sposób zakłócany, nie był w żaden sposób odarty z tego, no trudno takich słów użyć, ale jednak mimo wszystko majestatu pewnego. No, drudzy powiedzą, że to nie jest majestat, powiedzą, że jest to ustanie czynności biologicznych. Chodzi o to, żeby stworzyć warunki na to, żeby pożegnać się najlepiej jeszcze w obecności bliskich, żeby ktoś był, ktoś trzymał za rękę, żeby być, to co wcześniej mówiliśmy. Żeby czuł się zaopiekowany, że nie jest sam. Że do końca są z nim osoby, które go kochają. Jeśli jest wierzący, żeby był kapłan, daj Boże, żeby taki jak ksiądz Jan Kaczkowski. Ale żeby to nie była osoba samotna, byle jak, byle gdzie. Żeby uszanować po prostu w każdym znaczeniu tego słowa. A szczegóły jakby są już do wypełnienia w zależności od tego, gdzie ten ostatni akt życia ma miejsce. Dzięki wielkie za odpowiedź i cieszę się, że się zgadzamy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ci bardzo za pytanie. Siemka, ja jestem Franek. Może tak zacznę najpierw, bo księdza Jana znam bardzo powierzchownie. Przedstawił mi go kiedyś mój tata, bo czytał dużo jego książek, tam raz jedną jego anegdotkę opowiedział, ale to właśnie jego postać bardziej przybliżyliście mi wy. Bardzo dziękuję. A moje pytanie jest następujące. Jak odnaleźć w sobie taką pokorę, którą ksiądz Jan w sobie miał? To może ja. Jak odnaleźć w sobie taką pokorę? Ja ogólnie... Może znowu opowiem sytuację. Moja relacja, trochę o relacji z Bogiem i też, która nam troszeczkę do tej pokory, bo, a może jeszcze trochę inaczej, bo tutaj też trochę wcześniej padło pytanie tutaj ze strony pani prowadzącej na temat tych takich przebitek, gdzie jest trochę mojej postaci, trochę Jana, tak? Gdzie były dokładnie wykadrowane, że przy ołtarzu, że jest to tak piękne, są te zjawiska, które no, tak ładnie... To właśnie miało pokazać miłość Jana do Kościoła, do Boga, jakie było to dla niego szczególnie ważne. Ja też w swoim życiu, naszej przyjaźni miałem niejednokrotnie okazję również od strony zakrystii pomagać Janowi przy takich, nazwę to, technicznych kwestiach przygotowania do mszy świętej i też tutaj potwierdzam, że pobożność, wiara, to było coś, co było dla Jana no, taką miłością przodującą w jego życiu. Jeżeli chodzi o tą sytuację, to ja tak naprawdę od pierwszej komunii świętej do momentu kolejnej spowiedzi, czyli 12 lat, nie miałem kontaktu z Bogiem, z Kościołem, gdzieś tam przez to, że obracałem się trochę w półświatku przestępczym, dla mnie jakby no, było obciachem, kontakt z Bogiem, chodzić do Kościoła, no to kto by pomyślał. No i gdzieś tam też od rozmowy do rozmowy właśnie z Janem, pytaniem, jak u ciebie jest z Bogiem, jak z twoją relacją z Bogiem. Więc ja w krótkim po prostu takim jednym słowie odpowiedziałem, myślę, że ma na mnie wyjebane. No dosłownie. No było to bardzo mylne. I gdzieś też no, nie jestem w stanie tutaj wam opowiedzieć słowami, w jaki sposób budowało się we mnie to, żeby jednak poczuć gotowość, żeby na nowo poczuć w sobie jakby coś więcej, tak? I Jan był bardzo mądrym człowiekiem, on sobie to świetnie wymyślił. I po tym takim procesie tych wielogodzinnych rozmów, po prostu bycia, czyli to, co jest najważniejsze, po prostu być. Jan też był jak taki kameleon społeczny. On nieważne z jakim człowiekiem rozmawiał, z jakiej drabliny, tylko proszę wybaczyć, ja nie mam w zamiarze klasyfikowania społeczności, tylko obojętnie, czy to był to rudy przestępca, tak, czy był to profesor, Jan zawsze potrafił znaleźć taki bukiet, klucz słów, które ułatwiały rozmowę i podmiot rozmawiający chciał z Janem rozmawiać i tak było w moim przypadku. I gdzieś, jak już doszło do takiego momentu, mówię, Jan, ja chcę się wyspowiadać.
I to nie miało nic wspólnego z tym, że z wykuciem regułki, którą trzeba powiedzieć przy spowiedzi świętej, nie było konfesjonału. Po prostu poszliśmy do pokoju, pokoju zwierzeń, który mieścił się w Puckim Hospicjum. Ja pamiętam, że na tą szczególną okazję kupiłem w second handzie marynarkę, którą mam do dzisiaj. I zacząłem po prostu słowami opowiadać, co złego w życiu zrobiłem. No zajęło nam to trochę czasu. I oboje się popłakaliśmy i Jan też świetnie sobie wymyślił pokutę dla mnie w trzech punktach. Naprawdę to jest, no ja nie spełniłem jej do dzisiaj i nie wiem, czy uda mi się zrealizować jego słowa do końca swoich dni. I po tej całej spowiedzi poszliśmy na mszę świętą, gdzie ja no, często uczestniczyłem. Ja lubiłem Jana słuchać, jak on pięknie mówi, jakie mówi kazania. To do mnie tak docierało, to do mnie tak trafiało. I już po tym kazaniu Jan mnie trochę wystawił, bo też wtedy powiedział, że wśród nas jest młody człowiek, Patryk, z którego jest szczególnie dumny. Poprosił, żebym wstał i powiedział, że po 12 latach się wyspowiadałem i wszyscy wstali, zaczęli bić brawo. Ja się zrobiłem czerwony jak burak, zawstydziłem się, ale było mi bardzo miło. Czułem się normalnie. Zauważony? Słucham? Zauważony. Zauważony. I to jest jeden z takich elementów, które gdzieś jakby pokazują trochę to stanowisko, tak jak pan zadał tutaj pytanie, tą pokorę Janową. Jan był normalnym facetem, który kochał ludzi. I kwestie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, a przeżyliśmy ze sobą bardzo dużo takich chwil, które były radosne, które były smutne, które były też no, trochę nerwowe, bo Jan się też gniewał. No też na mnie, ja się gniewałem na Jana, więc sytuacje były różne. I to wydaje mi się, że ta pokora zbudowana w Janie wynikała po prostu z miłości do ludzi, że to było takie obopólne przekładanie się z miłości na to, więc tyle. Może Maćku, ty dopowiesz. Ja mam jedną refleksję na ten temat, bo ja myślę, że trzeba wyjść z definicji, jak definiujesz pokorę, tak? Bo ja mogę mówić bardzo subiektywnie, nie uważam, że Jan był aż tak pokornym człowiekiem, więc żeby zrozumieć pokorę, chyba trzeba zrozumieć też, co są, kiedy jest się niepokornym, tak? Żeby móc wywnioskować, jak się uczyć, zadałeś pytanie. Ja myślę, że w ten sposób, że jeżeli uznam, że jakieś moje działanie było niewłaściwe, to muszę iść i powiedzieć przepraszam. I mieć refleksję na ten temat, że zrobiłem coś no nie okej. Wtedy ta refleksja zaczyna budować naszą pokorę, tak? To, że umiemy popełniać błędy, iść powiedzieć, że wybaczam i wyciągać z tego wnioski na przyszłość. Myślę, że to jest, w mojej definicji to jest pokora. Znaczy ja jeszcze uzupełnię tyle. Naprawdę to, żeby powiedzieć przepraszam albo spieprzyłem coś, czy wręcz powiedzieć przepraszam, spierdoliłem coś, trzeba mieć po prostu jaja, trzeba mieć energię. To jest męskość, to jest człowieczeństwo w rozkwicie i to jest prawdziwa siła. A nie to, że będę zrzucał z siebie i mówię, nie, to nie ja, to ty, jak karabin maszynowy, absolutnie. Ja tylko chciałem jeszcze jedną rzecz skorzystać, ponieważ Patryk pięknie powiedział, że poczuł się doceniony, dostrzeżony przez Jana. Patryka zagrał Piotr Trojan, nie ma go dzisiaj z nami, ale pewnie to ogląda, jakbyście dali mu trochę energii. Piotru! I jeszcze taka jedna prośba o energię, bo mamę księdza Kaczkowskiego zagrała Anna Dymna. Dla niej też proszę o dużą, dużą energię. Niech dojdzie energia do Krakowa. Kochani, bardzo wam dziękujemy. To było nasze ostatnie pytanie, ponieważ niestety skończył nam się już tutaj czas. Bardzo wam dziękuję. Przypomnijcie jeszcze film Johnny w kinach od... Od 23 września. Wcześniej będzie jeszcze prezentowany na festiwalu w Gdyni. Trzymajcie kciuki. Tak jest. Premiera książki mam. Pierwszy to na razie tylko jest skład, ale będzie i tak będzie wyglądać. Kadr jest oczywiście z filmu. Widzimy tutaj
Patryka i Jana, tylko Patryka filmowego. Piotr Trojan i oczywiście Dawid Ogrodnik tu obecny. 9 września i idźcie do kina. Idźcie do kina, to jest przedłużenie działalności Jana. Wykonaliśmy działalność, czynność usługową z ogromną przyjemnością, angażując to serce, duszę. To nie jest PR, to nie jest reklama. Każdy w tym filmie miał swój prywatny powód, żeby go zrobić. I zrobić go na pełnej petardzie. I tak się stało. Zapraszamy na wielkiej pełnej petardzie. Dajcie bardzo. Im ogromne brawa. Dzięki na bardzo. Pełnej petardzie. Wracajcie w zdrowiu i w spokoju do domu. Wielkie brawa do naszych gości. Wielkie brawa. Zapraszam was do zdjęcia. Jakby z naszą publicznością, twarzą w tą stronę. Tak jest, tu jest nasza... Tak. Zróbcie wielki hałas dla księdza Jana na koniec. Dawaj. Stańcie cały... Uwaga, będziemy z wyskokiem. Na 3 do góry. Gotowi? 1, 2, 3! Jeszcze raz! 1, 2, 3! Wielkie brawa nasi goście!